Szanowni Państwo, najbliższą godzinę mamy okazję spędzić w towarzystwie artysty świętującego 75. urodziny i 50-lecie pracy artystycznej. A jest nim właściciel jednego z najpiękniejszych głosów w historii polskiej piosenki – Mieczysław Fok. Świadkami kameralnego spotkania w gronie najbliższych przyjaciół mistrza będziemy już za chwilę w programie Godzina Mieczysława Foka. W starych nutach babuni walc przechował się ten. Pomnę wieczorek u niej, widzę go jak przez sen. Grajek przy fortepianie, goście snują się w krąg. W białych bufach, piórniurach są panie, w klapach panów chryzantem tkwi on. Dawnych wspomnień czar, wdzięk stylowych par, muślin sukien jak mgła i najnowszy ten walc François. Gdyby jeszcze raz wrócił piękny czas, gdyby zbudził w sercach złych ludzi czar modnego walca François. Witam Państwa. Pozwoliłem sobie zaprosić grono przyjaciół z okazji przedziwnego mojego święta, bo nieprawdą jest, że mam 102 lata. Natomiast prawdą jest, że dzisiaj kończę 75 lat życia i 50 lat zawodowego śpiewania, to znaczy zawodowego, stąd liczę, kiedy zarobiłem pierwsze 10 zł za śpiewanie. Było to w 1926 roku. Przyjaciele moi, koleżanka moja Stefania Grodzieńska, pani Krystyna Gucewicz, redaktor Ekspresu Wieczornego, z którym jestem bardzo zaprzyjaźniony, kolega i przyjaciel mój Andrzej Bogucki, redaktor naczelny Szpilek, Witold Filler. Zebraliśmy się tutaj, żeby trochę poplotkować, jak to bywało w tych czasach, kiedy zaczynałem moją karierę artystyczną. Było to dosyć dawno, bo pierwszą lekcję pod kierunkiem profesora śpiewu miałem w 1921 roku. Namówił mnie na to Ludwik Sempoliński, który usłyszał mnie śpiewającego w chórze Kościoła Świętej Anny. Ciągle marzyłem o karierze artysty operowego, ale musiałem zarobić na lekcje śpiewu, bo były bardzo drogie. Lekcja każda kosztowała 10 zł, 3 razy w tygodniu, 12 razy w miesiącu. Było to 120 przedwojennych złotych, co równało się, powiedzmy, pensji skromnego urzędnika. Więc musiałem się dorabiać, śpiewając na ślubach, na pogrzebach, przy jakichś okazjach. I właśnie teatr Kwi Pro Kwo poszukiwał jakiegoś chórku, który by akompaniował jakiemuś soliście. Zebrano nas pięciu młodych ludzi. Doszliśmy do generalnej próby, po której niestety zostaliśmy wyproszeni z tego teatru Kwi Pro Kwo jako nie nadający się do występu w kabarecie. Ale w czasie tych prób poznałem młodego człowieka, który nam akompaniował. Nazywał się Władysław Daniłowski. Był to student uniwersytetu, właściwie już skończył studia uniwersyteckie i konserwatorium warszawskie. Poszedłem do niego z propozycją, że sprowadzę innych moich kolegów i może by on z nas zrobił taki nowoczesny chór rewelersów. Co też się stało. Po długich miesiącach prób mieliśmy debiut w Teatrze Kwi Pro Kwo. Był to rok 1929 i tak powstał chór Dana. Kapturek, który nie zna, wszyscy znamy, więc zaśpiewamy, że pani prosta
jest śpiewna, raz była królewna. Nie, nie królewna, lecz dziewczynka. Co? Halika. Nie, czerwony kapturek, najlepsza z wszystkich turek. Ale nie, ale gdzie? Ona wnuczką na babcie miała. Ciocie miała. Stryja miała. Nie. Za słowa mnie nie łapcie, ale powiedzmy miała babcię. No. No i co? No i nic, kiedyś babcia jej zachorowała i umarła. Rolety gry. Pa, 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 pa. Była spora, wezwano po doktora, doktor kazał być na diecie. Ale skąd panowie źle? Przyszły do niej krasnoludki. Skąd? Przyniosły nam jej butki. Co tam jest nie? Przestań bredzić, bo ja powiedzieć chcę. Cicho, czerwony kaburek, wziął kurkę i kożurek. Potem dziadu poszedł spać, no i śniło mu się. Co się śniło? Że już musiał spać. Już miał mieć w 1929 roku debiut w Operze Poznańskiej. Można wiedzieć, co to miało być? To miał być Sylwio w Pajacach. Szkoda. Tak, no ja nie, ja żałuję też, wiesz. Ale ja muszę Państwu powiedzieć bardzo śmieszną historię. Otóż w 1928 roku miałem audycję u ówczesnego dyrektora Opery Poznańskiej. Był to Włoch z pochodzenia, nazywał się Stermit Valcrociata. Przesłuchał mnie, podobało mu się i powiedział, niech Pan jeszcze wyczyści niektóre partie i będzie Pan miał debiut w 1929 roku. Ponieważ w 1929 na wiosnę startowałem z chórem Dana, nie mogłem już wystąpić, nie mogłem mieć tego debiutu w Operze Poznańskiej, ale marzyłem ciągle, żeby na deskach tej opery zaśpiewać. I w 1975 roku, 1 czerwca, miałem ogromne własne przedstawienie, pełny recital mój na deskach Opery Poznańskiej. Ale powinien Pan był włączyć jakąś partię pajaców. Chociażby tak. W każdym razie marzenia moje spełniły się w każdym wypadku. Ja bym chciała jeszcze mieć, jeśli pozwolisz, przypomnieć Ci fakt autentyczny, bo wspomniałeś o tym, jak opuściłeś chór Dana pewnego dnia w roku 1938 i poszedłeś na drogę solisty. Więc wtedy mój mąż Jerzy Jurandot, a przyjaciel bardzo serdeczny, Rytka, bardzo się zdziwił, prawda, bo ten chór Dana to była taka wartość niepodważalna. I powiada, panie Mieczysławie, jak to jest możliwe, dlaczego pan nagle wychodzi z chóru? Na co pan Mieczysław powiedział, no wie pan, jak długo ja jeszcze mogę śpiewać? No jeszcze to rok, 30, dwa góra. Lata, trzy lata, no i góra. Koniec, góra. Przecież więcej nie będę śpiewał, tylko wrócę do swojego zajęcia, jestem urzędnikiem, mogę do starości, prawda, być tym urzędnikiem. No to jeszcze sobie pośpiewam solo. Po prostu takie małe doświadczenie na zakończenie kariery. To było w 1938 roku. No I rzeczywiście. I rzeczywiście. I rzeczywiście. Ale już do kariery urzędniczej Pan może zawsze wrócić. Ja myślę, że tak. No prawda, jako urzędnik w kolejnictwie, nie, tak? To jest, przecież tak. Pan pracował w kolejnictwie. Jak najbardziej. Ja nie, nie przyjęła do pracy. Nie. Nie, nie ten szał, ten podróżni spóźniający się na pociąg. Czyli Pan źle wróżyłaby naszemu kolejnictwu, gdyby Pan bok objął tam jakąś funkcję kierowniczą. Nie można inną niż na kierowniczą, już nie można, prawda? No tak, oczywiście. Przez głośniki, może wyobrazić, tak. Pan odśpiewuje ale pociąg tak, do Skarżyska. Tak, to. Tak, i śpiewa. Tak. Więc ja w ruchu Twego kochanego męża, mego wielkiego przyjaciela Jurka Jurandota, to ja, jak mówiłeś, to mi się przypomniało, że mieszkałem wtedy na placu Trzech Krzyży pod ósmym i pewnego dnia przyszedł do mnie młody człowiek, w stosunku do mnie, prawda, w studenckiej czapce uniwersyteckiej biało-czerwonej z pierwszą piosenką. Ja muszę Ci przypomnieć, właśnie jemu chcę przypomnieć, chociaż on wie na pewno o tym, że miałem zaszczyt pierwszą piosenkę znakomitemu autorowi naśpiewać na płyty gramofonowe. A to czy to było na skraju alej? Chyba tak. Tak, to chyba więc na skraju ja alej. Dodam też bardzo może mało interesujące, tak. Że ja w tej piosence tak się zakochałam w wykonaniu pana Foga, że kiedy poznałam pana Jurandota i dowiedziałam się, że on jest autorem tej piosenki, to właśnie
szybko wyszłam za mąż. Pan nie pozdrawiał, panie Jezu, a nie mogłaś się we mnie zakochać? A ja w tobie się kochałam, ale za wysokie progi, kochanie, coś ty mnie w ogóle nie widział, tam mała jakaś tancereczka, co to było dla ciebie? Ty małej dzidziuś byłeś, jak się poznałem. Tak. Oczywiście tak. A myśmy z siedzącym tu Andrzejem kolegowaliśmy w bandzie, słynnej bandzie. Znakomitej. Coś na ten temat. No właśnie, powiem. Proszę bardzo. Tego miecie nie zapomnę, to było bardzo piękne. Kiedy byliśmy z tą bandą na objeździe w 1932 roku, występowaliśmy w Lodzi, w teatrze na Cegielnianej, dzisiaj Jaracza, prawda? To nieludzkie powodzenie było, coś ogromnego, co za powodzenie. Myśmy tam grali 2 tygodnie, no teatr stanął na nogi, finansowo popłacił, garze zaległy aktorom, wszyscy byli zachwyceni, bo to bywało. Publiczność, aktorzy, teatr i my też. I tam Miecia usłyszałem w takiej formie artystycznej, że stał gramofon szafkowy na scenie i płyta Miecia, Hanka. On ślicznie w smokingu, prawda? Puszcza się tę płytkę i słychać Miecia, płyta. A potem zamknął i drugą strofkę już śpiewał osobiście. Tak. To był bardzo ładny efekt artystyczny. I on to ślicznie robił, ja to pamiętam do dzisiaj. No, ale wtedy jeszcze można było tak szybko wyprodukować płytę, że można było ją jako nowy szlagier śpiewać. Ale do tych rozkoszy podróżnych to chciałem jeszcze opowiedzieć, co się raz przytrafiło Tuwimowi w Dubnie, kiedy przyjechał z odczytem. No jego odczyty wszędzie były witane, wie pan, no, nadzwyczajnie. Ale w tym Dubnie niepogoda, deszcz lał. Zbliża się ta godzina jego odczytu. Tuwim blady podchodzi do kurtyny, patrzy tam jakieś parę osób, tylko myślę, co to będzie. I w pewnej chwili podchodzi kurtyniarz i pyta się, przepraszam, czy pan sam tańczy? No, wie pan, jak on to usłyszał, to powiedział, dziękuję, wyjechał. To bardzo. To były straszne rzeczy. Można właściwie powiedzieć, że pan śpiewając towarzyszył wszystkim ważniejszym wydarzeniom w życiu w ciągu tych lat 30. Właściwie tak. Tak, właściwie tak, bo na przykład na początku wojny w 1939 roku ja śpiewałem w teatrze Ali Baba i chyba drugiego zadzwoniła do mnie Ordonka, mówi, Szkiewiciu, postaraj się akordeon, akordeonista, będziemy chodzili od dworca do dworca, będziemy śpiewali dla żołnierzy. Poszedłem do firmy Rudzki, z którą się przyjaźniłem, z tą firmą. Ówczesny właściciel dał mi akordeon, znalazłem akordeonisty, Ordonka ubrała się w mundur khaki, spódniczka taka sama, rewolwer przy pasie, kapelusiek zakopiański na głowie, peleryna i tak chodziliśmy po dworcach, śpiewając dla żołnierzy. Więc jak pan powiedział przed chwilą, rzeczywiście w bardzo ważnych chwilach naszych, jakoś tak musiałem się wplątać. No i potem jeszcze było powstanie, prawda? To jest osobny rozdział. To był zupełnie osobny rozdział, dlatego że ja zgłosiłem się do mojego oddziału, dostałem karabin, 5 nabojów, postawili mnie na warcie, chcąc widocznie mnie jakoś oszczędzić. Poszedłem do dowódcy, do kapitana Golskiego, mówię, panie kapitanie, czy by nie można było tak zrobić, żebym ja chodził od oddziału do oddziału i śpiewał dla żołnierzy. No i co, dziś nie możemy mówić o śpiewaniu. Przepraszam. Wyszedłem na podwórze, spotykam znajomego studenta Politechniki Warszawskiej, Wiesława Brodzińskiego, który w czasie okupacji razem z bratem prowadził taką orkiestrę studencką. Ucieszyliśmy się, przywitaliśmy się. On mówi, wie pan, że ja mam nawet akordeon ze sobą. Tak? No to świetnie. Poszedłem do dowódcy, mówię, panie kapitanie, jest akordeon, jest Brodziński, jestem ja, no to co? Można śpiewać? Dobrze, śpiewajcie. I tak z rozkazu mojego dowództwa chodziłem od oddziału do oddziału, od szpitala do szpitala i śpiewałem. Z piersi młodej się wyrwało w wielkim bólu i rozterce i za wojskiem poleciało zakochane czyjeś serce. Żołnierz drogą maszerował, nad serduszkiem się użalił, serce do plecaka schował i pomaszerował dalej tę piosenkę
tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może także jest w rozterce zakochane twoje serce. Może potajemnie kochasz i po nocach ciągle szlochasz tę piosenkę, tę jedyną. Śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Bo to było tak, jak się chodziło tymi kanałami, przechodziłem z jednej piwnicy do drugiej, czy z domu do domu, to oj, foki, gdzie pani mi sobie jedną piosenkę chociaż. No tośmy stawali między tymi murami, śpiewałem. I tak według obliczenia jednej pani, która z ramienia BIP-u chodziła na wszystkie moje koncerty, śpiewałem tym sposobem śpiewałem 104 razy. Byłem 3 razy lekko ranny, dorobiłem się krzyża walecznych, z czego jestem niesłychanie dumny. I tak właśnie moja osoba jakoś się między tymi sprawami, historiami Warszawy i Polski gdzieś znajduje. Ja wróciłem do Warszawy 18 stycznia już. Ukrywałem się tu pod Warszawą, w związku z tym, że moje dowództwo z okresu powstania warszawskiego wykradło mnie po prostu. Wspaniale mnie wykradli na w Alei Krakowskiej przy ulicy Włochowskiej. I wróciłem do Warszawy 18 stycznia i nie wiedziałem, co robić ze sobą. Bo wychodziłem 2 czy 3 października, to jeszcze część tego Śródmieścia istniała. Natomiast po powrocie znalazłem cmentarz. Chciałem wyjechać z Warszawy, bo mieszkanie moje ocalało. Na szczęście, znaczy było zniszczone, rozkradzione, ale część domu stał. Postanowiłem jednak zostać i śpiewać. Poszedłem do ówczesnego magistratu z prośbą o danie mi jakiegoś lokalu, w którym mógłbym otworzyć kawiarenkę, bo nauczyłem się śpiewać w kawiarniach w czasie okupacji. Dostałem przydział na taki lokal przy ulicy Marszałkowskiej 119, na wpół spalonym domu. I 4 marca 1945 roku, kiedy w Warszawie nie było jeszcze wody, gazu, elektryczności, nawet chodników na ulicy, ja już śpiewałem. A śpiewałem głównie różne piosenki i sprowadzono przy waszej pomocy z Lublina piosenkę o mojej Warszawie. Pamiętasz, jak żeście mnie naczelni redaktorzy... No myśmy się jeszcze w Lublinie brali. Właśnie o tym mówię. Ty i Jurek, żeście mnie poznali z Harrysem, który mi zaśpiewał tę piosenkę. Ja natychmiast poprosiłem o danie mnie nut i słów. Przyjechałem z tą piosenką do Warszawy i śpiewałem. Było to niesłychanie wzruszające, dlatego że piosenka ta wyciskała tyle łez z oczu słuchających, że jeszcze takiej piosenki w życiu nie śpiewałem. Że los ma ci ból cię przygniata, że muszę.
pięknych i wzruszających, były jeszcze jakieś bardzo śmieszne. Ja jako redaktor Szpilek nie mogę się oprzeć. Jasne. Pytanie. No może takieś, no było na pewno dużo śmiesznych przeżyć i historii, ale... A coś pan chce? Tak, nie, pan nie chce nam opowiedzieć, tak. Ja już widzę. Tak, to kiedyś tak, to dawno jeszcze przyjechałem tu w kraju do takiego niedużego miasteczka i tam meldował mnie, znaczy mówił ten organizator, że przyjadę, ja przyjadę i ten zapisujący jakiś woźny, bo nie było to dawne czasy, recepcji nie bywało, mówi, a ta foka to tańczy, czy co ona takiego robi? Więc to jest taka historia. Ale ja chcę powiedzieć jeszcze inną rzecz, że przeżyłem, bo ja wiem, raczej więcej przeżyłem wzruszających historii, jest dużo śmiesznych, ale przeżyłem taką śmieszną historię, mianowicie śpiewałem w Detroit, nie w Hamtram, obok Detroit jest taka miejscowość, w której mieszka dużo, nawet mówią, że Murzyni mówią po polsku, dlatego że murzyńskie dzieci bawią się z polskimi dziećmi. Otóż po koncercie wbiega za kulisy jakiś jegomość, chwyta mnie za rękę, chce mnie całować, ja mu szarpię się z nim, co się okazało, że ten pan właściwie już tak bardzo się odsunął od polskości, od Polonii amerykańskiej. Chciał sobie żyć jakimś tam swoim życiem, a losy wojny go rzuciły do Stanów Zjednoczonych. I pytam się, co tak, co się stało takiego? No mi problem, jestem tak, właściwie nie chciałem przyjść wtedy na koncert pana, bo myślę, co, a tam ten fok, nieważna sprawa, ale coś mnie zagoniło. I był taki moment, że pan zaczął śpiewać piosenkę, która się zaczyna od słów, pamiętasz, sankami jechaliśmy miła. I w tym momencie wszystko mi zniknęło, wróciłem kilkadziesiąt lat do tyłu, do Złoczowa, to pamiętam do dziś, do miasta do Złoczowa i przypomniałem sobie taki epizod, że w parku w Złoczowie jako uczeń gimnazjalny siedziałem na ławce obok ówczesnej mojej jakiejś wielkiej sympatii czy miłości i był taki moment, że się jej oświadczałem i w tym samym momencie z głośników w tym parku płynęła piosenka Pamięta sankami jechaliśmy miła i ta piosenka cofnęła mnie jak w kinie, jak w filmie do tyłu tych kilkadziesiąt lat i zaczął płakać. To były takie wzruszające. Ja bym powiedział, że może, że piosenka ma w sobie to, może zwłaszcza teraz, po tej okropnej wojnie, po tym rozdzieleniu rodzin, że ona łączy ludzi poprzez wspomnienia. Wie pan? Że każdy sobie, jak ja śpiewam, powiedzmy w koncercie, załóżmy 20 piosenek, to prawdopodobnie każdy z siedzących któryś fragment z tych piosenek doczepia do swoich przeżyć. No to jeszcze trzeba śpiewać takie piosenki, które na początku, panie Mirosławie, dały te przeżycia. No prawda? Tak, no tak, ale poza tym... A nie pan ma... takie właśnie śpiewa. Tak, a poza tym moja osoba jako taka już ich przypomina te czasy. Ale to przecież nie znaczy, że pan jest piosenkarzem tylko generacji staruszków. Nie, nie. Bo pan tak się tu teraz ustawia, ja bym się z tym nie zgodził. Nie, odwrotnie, ja teraz chcę się pochwalić. Bo do mnie piszą listy, nawet tu gdzieś mam leżący list, uczniowie ze szkół powszechnych, a nawet klasa 8A w Bystrzycy Śląskiej zrobiła mnie swoim patronem. To jest co? To są dzieci kilkunastoletnie, prawda? Tam 12, 13, 14-letnie. Więc jest teraz w tej chwili obserwuję na estradzie jakiś kolosalny nawrót, nie wiem, czy to przez modę retro, czy może już się znudziły te nowoczesne rytmy, nawrót do sentymentu po prostu. Kiedy przyjdzie taka chwila, że zatęsknisz za dziewczyną i zrozumiesz, jak ją jednak bardzo kochasz. Gdy ci wtedy przyjacielu same z oczu łzy popłyną, mimowoli rym, choć przykry będziesz lochasz. Dawnych jasnych chwil wspomnienia, tak jak wiosna wrócą znów i wyłączną będą treścią twych tęsknot i pełnych snów. I gdy wtedy ujrzysz w parku z pierwszej wiosny znane bzy, taki smutny ci się stworzy rym do łzy. I muszę panu powiedzieć, panie Mieczysławie, że jest pan lubiany nie tylko przez 8A, o której pan wspominał, ale również przez przedszkolaków. Mam tego przykład w domu.
mój syn bez przerwy włącza płytę Mieczysława Foga. Jest to chyba największa frajda, przepraszam, że tak to mówię, ale tak to oni właśnie określają, mieć tę publiczność w każdym wieku. I ja nie wiem, czy to jest tylko sprawa tego stylu cudownego piosenek sentymentalnych, które pan proponuje publiczności niezmiennie. Może również jakaś tęsknota w nas do gwiazdorstwa, bo przecież nie ma takiej postaci, którą moglibyśmy do pana przyrównać. Ale chciałabym, bo korci mnie, przyznam, zapytać, czy nigdy nie nęcił pana jakiś modny styl? Pan się przecież nie zmienił. Nie bronią, mnie się wydaje, że ja śpiewam przecież nowoczesne piosenki, tylko staram się im dać piętno fogowskie. Właśnie, to jest zawsze tak. Tak, zawsze, ale ja śpiewam, że ja śpiewam znakomite piosenki, bardzo współczesne, krajowe, nasze polskie i zagraniczne, ale śpiewam po fogowsku, bo ja po prostu inaczej nie umiem i nie chcę. Jeśli już tak mówimy tyle o różnych włóczęgach po świecie i po kraju, siedząca tu moja urocza przyjaciółka i koleżanka też mogłaby coś powiedzieć na temat naszych wspólnych włóczęg. Tak, właśnie myślę, co cenzuralnego by się dało powiedzieć, w sensie oczywiście obyczajowym, żadnym innym. Więc przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że to nie jest takie proste, pani Krysiu, mieć ten swój styl. Nie można tego sobie obmyśleć i przeprowadzić. Po prostu trzeba być kimś. Fok jest fogiem i koniec, i kropka. I co zrobi? Zrobi jako fok. A nie można sobie tego z góry zakładać i nie można nagle pan Malinowski, który wyjdzie na scenę i powie, ja jestem pan Malinowski i guzik nas to wszystko obchodzi, prawda? Musi być ta fascynacja, która i stąd się bierze gwiazdorstwo. To jest gwiazda, która w jakiś sposób oddziaływuje specjalnie na widownię. I to właśnie nasz przyjaciel to ma. I w związku z tym ja powiem, że my, którzy bardzo dużo razem jeździliśmy, już teraz przychodzę do współczesności, mieliśmy tury takie 6-tygodniowe, 2-miesięczne, 3-miesięczne, no i doświadczyłam... Powiedz jeszcze, kto jeździł? Kto jeździł? No różnie, najczęściej Wiech, prawda? Wiech, Minkiewicz, Brzechwa, no właśnie to była ta... Ja. Tak, to była taka paczka, co to troszkę się zmieniało, ale zwykle mniej więcej my. No i oczywiście Fok nieskończone miał wzięcie. To znaczy, jak wyszedł na scenę, to właściwie albo dobrze, albo źle, zależy, czy ktoś dużo czasu potrzebował dla siebie. Więc myśmy taką super bombę zazwyczaj się daje na zakończenie. Dlatego, że wtedy można wyjść, rozcharakteryzować się, pójść sobie na kolację i koniec. Ale z Fogiem to była jeszcze dodatkowa sprawa, ponieważ Fog ile śpiewa, tyle będą siedzieć i go słuchać. Nikt się nie rusza. Więc w małych miastach zazwyczaj jest jedna, jedyna taka restauracja z dancingiem zwykle, gdzie w pewnym momencie kuchnia nieczynna i koniec, o suchym pysku idziemy spać. A przez cały dzień zwykle się nic ciepłego nie jadło. Myśmy wtedy, a cała publiczność, cała śmietanka towarzyska miasta oczywiście była na koncercie i teraz wszyscy do tej restauracji na elegancką kolację. Ale do tego trzeba, żeby pan Fok ich wypuścił. Więc myśmy się wszyscy szybko rozmywali, przebierali i do restauracji. Zamawialiśmy ciepłe dania, pustka zupełna, bo wszyscy słuchają, całe miasto słucha Foga. Mówiliśmy do kelnera, prawda, że w pewnym momencie przyjdzie pan Fog, to my powiemy, kiedy trzeba mu to ciepłe danie. I tak zjedliśmy, herbatęśmy popili, siedzimy. W pewnym momencie wpada głodna tłuszcza, zajmując wrzaskiem wszystkie stoliki. My Miecio puścił ludzi i do kelnera, proszę pana, pan może już ten kotlet dla pana Foga na tę patelnię rzucić. I Miecio przychodził po 5 minutach. Tylko nie mogę się przypomnieć, jak to było, żeś ty mnie w jakimś mieście na jakiejś stacji posłała, żeby mnie pociąg zatrzymał, bo ty też siłeś do pociągu. Ja nie będziemy mówić gdzie. Nie myślę gdzie, bo jeszcze może ktoś pracuje i wywalą z pracy. Tak, poszliśmy, ponieważ... oni jechali, znaczy reszta moich kolegów gdzieś tam w jedną stronę, kończyliśmy trasę. Tak, trasę. Oni jechali z powrotem do Warszawy, a ja gdzie indziej. Na tej stacji nie zatrzymywał się ten pociąg, którym ja bym pojechała.
Wobec tego pan Fok powiada, ty pojedziesz. No bo ja mówię, gdzież ja będę nocować w nocy w takim małym mieście na dworcu, czy co. Ty pojedziesz tym pociągiem. Ja mówię, jak to? Przecież się nie zatrzyma. To się zatrzyma. Pan Fok wszedł, porozmawiał kilka minut z zawiadowcą. Nie wiem, to jest tam, kimś takim. On tam gdzieś dzwonił, tak? Coś się działo, tylko wciąż powtarzało się nazwisko pan Mieczysław Fok. Tak, tak, ten Fok, tak, tak. Tośmy tak słyszeli, bo krzyczał w ten telefon. Po czym pan Fok powiedział, no bierz walizkę, bo zaraz ten pociąg będzie przejeżdżał. Ja myślałam, że mnie wepchną. Nie. Bieg. Nie, pociąg wiedział. Stanął, ja wsiadłem, pojechałem. Tylko, że krótko stał bardzo. No krótko. No też musiał przyjechać, prawda? I przyjechaliśmy bez spóźnienia. Czyś ty się wtedy powoływał na swoją przeszłość kolejarską? No właśnie. Jak mogę, to się powołuję, prawda? Bo zawsze jestem z pełnym sentymentem do instytucji, w której startowałem. Bo ja się przygotowałem do studiów politechnicznych i w tym czasie musiałem coś robić po prostu. I dlatego zacząłem pracować na stacji miejskiej kolei państwowych, bo wywodzę się z rodziny kolejarskiej. Ojciec mój był maszynistą kolejowym, więc gdzie ja mogę ciągnąć? Oczywiście do parowozu, no, prawda? No to jasne, i pociąg może zatrzymać zawsze, bo jak to się da. Tak to mniej więcej wyglądało. W starych nutach babuni walc przechował się ten. Pomnę wieczorek u niej, widzę go jak przez sen. Grajek przy fortepianie, goście snują się w krąg. W białych tiulach, tiurniurach są panie, w klapach panów chryzantem tkwi bąk. Dawnych wspomnień czar, dźwięk stylowych par, muślny sukien jak mgła i najnowszy ten walc François. Gdyby jeszcze raz wrócił piękny czas, gdyby zbudził w sercach złych ludzi czar modnego walca François. Gdzie pan był najdalej? No najdalej byłem w Tasmanii. Hobart w Tasmanii, to jest tam nie tak daleko do bieguna południowego już. Ale na biegunie pan nie był żaden. Jeszcze nie, ale wybieram. A to jest jeszcze przed panem. To przede mną, tak, jako że ja teraz zamierzam zrobić taki objazd pasterski krajów i miast, w których w życiu swoim występowałem, więc najprawdopodobniej dotrę znów do tego Hobart, a stamtąd tam już nie tak daleko pośpiewać. To ja dla u siebie pingwinów. W szpilkach właśnie widzę rysunek. Fok w smokingu śpiewa na pingwinów. Tak? A oni we frakach. A oczywiście. Oni we frakach. A z pana innych wojaży przed Polonii amerykańskiej chociażby? No bardzo. Ja byłem w Stanach Zjednoczonych 6 razy. W tym roku wybieram się po raz 7 w Stanach i w Kanadzie. Mam tam mnóstwo przyjaciół, bo przecież śpiewałem pierwszym razem w 1934 roku. I tak rok co kilka lat tam zaglądałem. Ja czuję się właściwie mówiąc tak w Nowym Jorku, Chicago. No bo pan ma klucze do paru miast. Gdzie pan śpiewa najchętniej? Tam, ja nie mówię, że u nas, bo rozumiem, to byłoby trudne pytanie. Pan powiedział, że w Poznaniu, to już byliby dotknięci w Częstochowie, ale tak, nie. Tam, w szerokim świecie. Ja myślę, że ja wszędzie się dobrze czuję. Dlaczego jest to niesłychanie ciekawe i dla mnie bardzo przyjemne, że ja pod każdą szerokością geograficzną właściwie mówiąc czuję się jednakowo. Zwłaszcza teraz po wojnie, kiedy losy rzuciły Polaków na wszystkie kontynenty, to ja mam wszędzie znajomych. Wystarczy, że ja wysiadam w Dżakarcie, śpiewam w Indonezji. Kto jest na tym na przystani? Polacy. Jacyś. A mnie wzruszający moment przeżyłem, kiedy przyjechałem do Brisbane w Australii. Przyleciałem samolotem. Samolot ląduje, ja wychodzę z samolotu i witają mnie dzieci ubrane po krakowsku, z chlebem w ręce, śpiewające Góralu czy Cieniża. Było to niesłychanie wzruszające. Gdzie to na końcu? Brisbane w Australii, to na końcu świata zupełnie. I te dzieciaki po krakowsku ubrane, śpiewają Góralu, cyci, nie zal, prawda? To ja się rozpłakałem. A drugi taki moment, na propos rozpłaczu na scenie i wzruszenia głębokiego, przeżyłem w Nowym Jorku. To był teraz, to się od czasu do czasu powtarza, więc już nie jestem taki wzruszony.
Ja jestem, jak pan wie, krótkowidzem. Na scenie śpiewam bez okularów, więc nie widzę, widzę tylko ciemno, taką ciemną ścianę i wchodzę na scenę w Nowym Jorku. Widownia liczy ponad 1500 ludzi i słyszę jakiś szalony hurkot. Wie pan, co się tam dzieje? Przestraszony myślałem, że może tam może się pali, czy coś, jakiś wypadek się stał. Dopiero po chwili zorientowałem się, że publiczność wstała witając mnie. I to mnie tak zatkało, że w ogóle nie mogłem rozpocząć śpiewania. To przeżyłem, bo czytałem czasami, słyszałem, że jak Paderewski wchodził na scenę, ludzie wstawali, ale dla jakiegoś piosenkarza ludzie wstali. Bywają takie chwile, że czasem z tych wspomnień coś wraca z nową siłą. Coś, co było, jakaś piosenka, stary film, przypomnieć mogą naszą młodość. Ja mam to już za sobą. Panie Mieczysławie, a co by pan powiedział nam jako puentę tych wszystkich rozważań o przeszłości? Ja mówię o przeszłości, ja to mówię tak, jakbym czytał książkę, ja wcale nie jestem wzruszony tamtymi czasami. To, czyli puenta do przeszłości, to jest przyszłość. Znaczy, gdzie pan teraz jedzie na koncerty? Teraz jadę normalnie po Polsce. Będę w Białostoku. Białostockim, będę w Suwalskim, będę w Poznańskim. Normalnie jeżdżę, na jesieni jadę do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, a potem pojadę, jak powiedziałem, już ten pasterski objazd po krajach i świata i Polski. W miastach będę występował. Po prostu myślę, że to jest kontynuacja normalnej mojej kariery artystycznej i zawodu. Bo ja wcale nie myślę o tym, że to jest jakieś przedziwne tylko takie skojarzenie, że 50 lat śpiewałem. No to stwierdzam, śpiewałem 50 lat. Bardzo się cieszę z tego powodu i jadę dalej. I zaczynamy następną pięćdziesiątkę. I zaczynamy od 50 z powrotem, prawda? No bo jak, ja znam takie przysłowie, bodaj żył 102 lata, a potem zaczynaj od początku, prawda? Więc może mnie się też uda. Zatem właśnie można powiedzieć, proszę państwa, w tym składzie i na ten sam temat za 50 lat. Zapraszam państwa wszystkich, jak również widzów oglądających nas w telewizji. Cześć. Dobry. Gdzieś ty gra? No nie ty. Proszę. Tam. Brawo. Brawo. Tam zło maszano, tak. Co to za zawód paskudny, czyż się maluje na stare lata? Teraz jeszcze z tego z Poznania, z tej telewizji. Tak. Popularność to ogromnie miła rzecz, każdy z nas jej poznaje i z zazdrości. Ja na przykład, jak pamięcią
się sięgnę wstecz. Co dzień jaki dowód mam popularności. Wczoraj choćby tu szkolą mnie pani szła. Nagle staje i podchodzi z tremą wielką. Czy pan czasem nie pan Fok? Tak, to ja. Pan mnie nie zna, jestem pańską wielbicielką. Cały rok, pani Fok, każdy krok, pani Fok. Pański wzrok, panie Fok. I w ogóle pański głos, panie Fok. Pański nos, panie Fok. Tak chciał los, panie Fok. Jak nie uległ. Marzę wciąż, mamo droga, żeby raz poznać Foka. Mam coś mówią, więc może wielki Boże. Nagle dziś patrzę w bok, tuż o krok idzie Fok. Pańska kolej, ja zrobiłam pierwszy krok. Bo zawsze będzie czegoś i brak. Samotności będzie ktoś ci się śnił. Ten ktoś, kto czeka wciąż na twój znak. I kto kocha cię ze wszystkich tych sił. Wtedy odczuję, zrozumie, że przecie nikt tak nie będzie cię kochał na świecie. Więc kiedy będzie czegoś i brak, zrojem wspomnień powróci do mnie, o tak. Drogi jubilacie, szanowni państwo, niech mi będzie wolno czytać listy, jakie dzisiaj wpłynęły z Warszawy na ręce pana Mieczysława Foga. Przewodniczący Rady Państwa, Henryk Jabłoński. Szanowny drogi panie Mieczysławie, kończy pan podobno po raz trzeci 25 lat. Jest to więc okazja do złożenia życzeń, by wpadł pan w nauk i powtórzył tę 25 jeszcze parę razy. Zna pan od dawna moją szczerą życzliwość, ale muszę się przyznać, że wynika ona z czysto egoistycznych pobudek. Zawdzięczam przecież panu tak wiele miłych wzruszeń, przeżytych w różnych, zarówno w lepszych, jak i gorszych czasach, że wykreślić ich z pamięci nie mogę i co ważniejsze, nie chcę ich się pozbyć, bo sam siebie bym zubożył, a ceniąc sobie te wzruszenia, nie mogę nie cenić tego, kto był ich sprawcą. Dłoń pana serdecznie ściskam, Henryk Jabłoński. Bardzo państwu dziękuję. Ten ktoś, kto czeka wciąż na twój znak i kto kocha cię ze wszystkich swych sił. Wtedy odczuję, zrozumie, że przecie nikt tak nie będzie cię kochał na świecie. Więc kiedy będzie czegoś ci brak, z rojem wspomnień powróć do mnie.